znamy się już. Wiecie, dlaczego się tu spotkaliśmy. Opowiemy o swoich problemach. Więc... mówi ten, kto ma Roberta. I pamiętajcie, nie przerywamy sobie. Proszę. Ale dlaczego ja mam mówić o Robercie? Może nie chcę przy nim mówić? Może się go wstydzę? Ale on cię lubi. Ale ja go nie lubię. No dobrze. Proszę. A więc ja poczyniłam wielkie postępy w moim leczeniu. Na przykład ostatnim razem myłam ręce tylko przez 30 minut i zużyłam tylko 5 pudełek mydła w zeszłym tygodniu i mam tylko zmyte opuszki palców, więc myślę, że to jest wielki postęp i powinnam być bardzo, bardzo z tego dumna. Więc poprosiłam mojego potwora spod łóżka, żeby trochę ciszej drapał w ramę. I faktycznie się zgodził, tylko że zamiast tego zaczęły się jęki i piski. Ale spróbuję poprosić go, żeby przeniósł się pod kanapę, tam gdzie nie śpię. I mam nadzieję, że się zgodzi. Bas. To ja od przyszłego tygodnia chcę się przestać bać własnego cienia. Aha. A ja chciałem wam powiedzieć, że postanowiłem nie wymyślać sobie już przyjaciół. I jestem bardzo dobrym psychologiem, prawda, Robercie?